Czuwaj, duchu harcmistrzu, przewodnik Piero melduje patron chówca Gorczeńskiego, brygada Beskidu na uroczystym apelu. Stan 13, wszyscy obecni. Czuwaj, duchu harcmistrzu, komendant chówca Potrańskiego melduje na patrole na apelu inkorporacyjnym, stan 30 zgodny. Czuwaj. Druhna harcmistrz Justyna Blukacz melduje chówiec Nowy Sącz na apelu. Stan 180. Czuwaj. Druhu harcmistrzu, druh Piotr Krawczyk melduje chówiec Brzesko na apelu inauguracyjnym. Stan 100. Zgodny. Czuwaj. Druhu harcmistrzu, przewodnik Jakub Belak melduje chówiec ZHP Andrychów na apelu inauguracyjnym. Stan 189. Czuwaj. Druhu harcmistrzu, podharcmistrz Andrzej Król melduje seniorów i starszyznę harcerską na apelu. Stan 25. Czuwaj. Druhu harcmistrzu, komendantka chówca Włochnia melduje chówiec na inauguracji roku harcerskiego. Stan 50. Czuwaj. Czuwaj. Przewodnik Kamil Chmist melduje chówiec Olkusz na apelu i inauguracyjnym. Stan 24. Czuwaj, druhu harcmistrzu, harcmistrzu nie widziało, bo smaguje chówiec Czaszowica na apelu. Stan 40. Czuwaj, druhu harcmistrzu, harcmistrzyni Anna Więcław-Plerczyk melduje chówiec Trzebinia na apelu inauguracyjnym. Stan 74, zgodny. Czuwaj, druhu harcmistrzu, przewodnik Krzysztof Kania melduje chówiec Kraków pod górze na apelu inauguracyjnym. Stan 109. Czuwaj, druhu harcmistrzu, przewodnik Kamila Tracz melduje chówiec ZHP Tarnów na apelu. Stan 21, sprawdzony zgodny. Czuwaj, druhu harcmistrzu, podharcmistrzyni Julia Moskwa melduje chówiec Jerzy Wadowicki na apelu. Stan 117. Czuwaj, druhu harcmistrzu, komendantka chówca Kraków Nowa Kuta melduje chówiec na apelu inauguracyjnym. Czuwaj, druhu harcmistrzu, podharcmistrzyni Weronika Błaszak melduje chłopiec Kraków w Śródmieście na apelu inauguracyjnym, stan 30. Czuwaj, druhu harcmistrzu, podharcmistrzyni Karolina Szlachetka melduje chłopiec ZKP Myślenice na apelu inauguracyjnym, stan 71. Czuwaj, harcmistrz Ewa Siutek melduje chłopiec podkarkowski na apelu inauguracyjnym, stan 205. Czuwaj, druhu harcmistrzu, harcmistrzyni Anna Hałatek melduje chówiec ZHP Bieliczka na apelu, stan 60. Całość, baczność! Poczet sztandarowy chorągwi krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego wprowadzić!
Spocznij. Całość, baczność. Na prawo bacz. Czuwaj, druhu komendancie. Harcmistrz Bartosz Zawisza. Melduje zuchów, harcerzy, instruktorów chorągwi krakowskiej na uroczystym apelu z okazji inauguracji roku harcerskiego w Brzesku. Stan 1648 zuchów, harcerzy i instruktorów chorągwi krakowskiej. Całość, baczność! Druhny i druhanie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij! Całość, baczność! Związek Harcerstwa Polskiego. Komendant Chorągwi Krakowskiej. Brzesko, 18 września 2021 roku. Rozkaz specjalny liczba 11/2021. Druhny i druhowie, spocznij! Serdecznie witam Was w Brzesku na inauguracji roku harcerskiego 2021-2022. Krok naprzód. Mam nadzieję, że czas spędzony tutaj zachęcił Was i utwierdził w przekonaniu, by spędzić kolejny rok w naszej wspólnocie, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego. Kolejny rok niesie przed nami wiele wyzwań i możliwości. Życzę nam wszystkim bezpiecznego, spokojnego i dobrego roku, przepełnionego radością oraz dobrą zabawą. Ufam, że harcerstwo pomoże Wam wspólnie uczyć się odpowiedzialności, rozwiązywania problemów, a także przyczyni się do rozwijania swoich pasji, kształtowania charakterów oraz poznawania świata. Całość, baczność, czuwaj! Komendant chorągwi, harcmistrz Mariusz Siódek. Spocznij. Całość, baczność. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko. Spocznij. Bardzo proszę o zabranie głosu drucha komendanta chorągwi, harcmistrza Mariusza Siódka.
Szanowny Panie Burmistrzu, Duchu Komendancie, drogie duchy, drodzy druhowie i druhny, witam Was bardzo, bardzo gorąco na inauguracji roku harcerskiego 2021, krok naprzód. Ten krok naprzód pokonujemy od 2 lat. Ta inauguracja, jak wiecie, planowana była rok temu, ale udało nam się spotkać w tym roku. Mam nadzieję, że te problemy epidemiologiczne są już za nami i że teraz w pełni zapału i radości będziemy mogli nadal działać i się spotykać. Dzisiaj przeżyliśmy fantastyczny dzień tutaj dzięki gospodarzowi Chówcowi Brzesko, który przygotował fantastyczne gry. Mogliśmy się spotkać, mogliśmy się nacieszyć sobą, bo tego nam brakowało przez te 2 lata. Przed nami jeszcze kilka atrakcji dzisiejszego popołudnia. Mam nadzieję, że wszyscy wrócicie do domu radośni, weseli i spełnieni z dobrze wykonanego, można powiedzieć, zadania. Druhny i druhowie, dziękuję Wam bardzo za tak liczną obecność i udział w tej inauguracji, za to zaangażowanie, za ten uśmiech na twarzy, za to, że jesteście. Czuwaj! Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Brzeska, pana Tomasza Latochę. Szanowni druhowie komendanci, zuchy, harcerze, instruktorzy, druhowie seniorzy. Wielka to przyjemność, że tak licznie przybyliście tutaj. Dziękuję za to w imieniu całej społeczności oraz samorządu gminnego. Moi drodzy, tak liczna obecność pokazuje, że działalność Związku Harcerstwa Polskiego jest czymś wyjątkowym. Wyjątkowe są momenty takie jak ten, ale też to, co robicie na co dzień. Moi drodzy, tak jak komendant wspomniał, był okres pandemiczny. My początkowo planowaliśmy, iż ta inauguracja odbędzie się w ubiegłym roku. Niestety nie mogła się odbyć. Ale zapowiedzieliśmy wspólnie na rynku brzeskim, że w kolejnym roku, jeżeli tylko sytuacja pozwoli, do tego spotkania dojdzie. I cieszę się, że udało nam się słowa dotrzymać, a Wy z terenu całej Małopolski tak licznie przybyliście. Moi drodzy, chciałbym Wam serdecznie podziękować za Waszą aktywność, za Waszą działalność, za to, że kształtujecie wspaniałe postawy patriotyczne, ale też wychowujecie młodzież w duchu sprawności fizycznej i poznajecie Małopolskę, tym samym jesteście tutaj w Brzesku, żeby zobaczyć, jakie ono jest piękne. Moi drodzy, sam kiedyś funkcjonowałem w Związku Harcerstwa Polskiego i cieszę się, że jest tutaj na placu mój wychowawca, druh Adam Zydroń. Pozdrawiam bardzo serdecznie i kłaniam się wychowawcom. Żal tylko, że z jednego z wyjazdów wróciłem z płaczem. Jakoś tak się zdarzyło, że jako mały zuch pojechałem na kolonię do Warszawy. Przyjechał po tygodniu ojciec odwiedzić. No i nie wytrzymałem. Musiałem wrócić z tatą. A wy bez rodziców, ale ze wspaniałymi opiekunami jesteście tutaj. Moi drodzy, dzięki serdeczne za to, co robicie dla naszych społeczności. W ostatnim okresie czasu organizowaliście pomoc dla tych, którzy sami w tej sytuacji pandemicznej nie byli w stanie sobie poradzić. To były dostarczanie żywności, dostarczanie lekarstw, organizowanie telefonów, na które takie zgłoszenia były przyjmowane. Ale też na co dzień, w innych formach. Ja obserwuję moich druhów z Chówca Brzeskiego, którzy pomagają, organizują zbiórki żywności, dostarczają tą żywność dla kombatantów, pamiętają. I to jest wspaniałe, że zawsze na Was możemy liczyć. Mam nadzieję, że i tą organizacją, i włączeniem się w Waszą inaugurację, Wy doświadczycie, że możecie liczyć na nas, na samorząd, na drucha Bartłomieja Turleja, który oprócz tego, że pięknie prowadzi tutaj Brzeski Chówiec, jest również radnym miejskim i wspiera samorząd w rozwoju i w dobrej działalności. Czuwaj!